No dobra, skoro już powróciliśmy do tego waszego ukochanego Brawl Starsa, to myślę, że łapka w górę i subskrypcja należy mi się na zachętę, ponieważ dzisiaj wiecie, co będziemy robić? Coś naprawdę szalonego. Ja już jestem zalogowany do gry, możecie sobie zobaczyć, proszę bardzo. Przejdźmy na oczywiście kamerkę gamingową i dzisiaj wiecie, co zrobimy? Dzisiaj wejdziemy sobie do sklepu i kupimy ofertę, która będzie za pieniądze. Tak jest, dzisiaj wydamy hajsy, tak więc nie mam pojęcia jeszcze, co jest w sklepie, ponieważ jeszcze tam nie zaglądałem, dopiero co się zalogowałem, tak więc jestem ciekaw, co tam ciekawego w sklepie przygotował Supercell dla nas. Tak więc wchodźmy do sklepu i mamy, witamy sierpień. Okej, w sumie sierpień się już zaczął, tak więc w sumie czemu by nie? Przywitajmy sierpień, kupując oczywiście ofertę za 50 zł. Wy tutaj możecie sobie ją zobaczyć, proszę bardzo, witamy sierpień, tak wygląda ta oferta. Ja ją oczywiście kupuję, wy w tym czasie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję po więcej odcinków z oczywiście Brawl Starsa. I co najważniejsze, już niedługo będzie więcej odcinków z serii Pro vs Noob z Kam Kamilskim. Oczywiście zapraszam też na jego kanał, bo tam też się pojawiają odcinki ze mną. No i co, kupujemy, witamy sierpień, tak więc oczywiście ja sobie kupuję i widzimy się za chwilę. Przetwarzanie jak zawsze, kurde, przetwarzanko zapłacono. I uwaga, uwaga, może mi dropnie nowa postać. 150 gemów jest na moim koncie, nice. Tak więc może mi dropnie nowa postać, ponieważ chciałbym polować Surge'a. Chyba tak się to, ta postać wymawia. Jeżeli źle wymawiam, poprawcie mnie koniecznie w komentarzach, bo dawno nie grałem w Brawl Starsy. 1000 oczywiście coinów i 3 megaboxy, tak więc zobaczmy, co z tych 3 megaboxów nam wypadnie. Oby to było coś fajnego, dobra, 260 golda. Ginny, Mortis, Bibi, Leon i uwaga, uwaga, Bi nam wypadła. Super, Bi będę mógł już tutaj wylewelować na wyższy poziom. Podwajacz żetonów, czyli same fajne rzeczy. To była dopiero pierwsza skrzynka, tak więc uwaga, druga skrzynka. Okej, okay, monety, Mortis, Nani, Max, Sprout, Piper i Star Power oczywiście do Karla. Okej, okay, Karl throws his pickaxe with... Okej, okay, dobra, w ogóle mam grę po angielsku, więc zaraz sobie to zmienię na polski. Tylko otworzymy sobie jeszcze jedną skrzynkę, zapomniałem po prostu zmienić języka, na to wychodzi. Tak więc dobra, pyk, 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 otwieramy tutaj. I uwaga, uwaga, nic nam niestety nie wydropiło. A my widzimy się za chwilę, jak już sobie grę spolszczę. Siema, siema, kurde, witam ponownie. Tak więc co, mamy do Karla, tak więc tym Karlem sobie dzisiaj zagramy. Ale zanim to, to jeszcze sobie odbierzmy to. I w ogóle mamy ofertę specjalną, ale 2 megaboksy raczej za 89 gemów. Średnio mi się to podoba. Mamy tutaj złego Ginny'ego, mamy kilka skinów, więc jeżeli będziecie chcieli, to mogę w następnych odcinkach po prostu te skiny sobie kupić. A powiedzmy, że dzisiejszy odcinek to jest taki odcinek bardziej na luzie, gdzie sobie po prostu testujemy. Tak więc dzisiaj sobie tak jakby potestujemy naszego Karla, który jest tutaj. Mamy do niego oczywiście Star Powerek, mocny rzut. Karl rzuca kill-offem z prędkością zwiększoną o 13%, dzięki czemu broń szybciej wraca w jego ręce. Tak więc bardzo dobry Star Power. Dobra, wybierzmy sobie jakiegoś fajnego skina do Karla. Ja bardzo lubię tego pirackiego Karla, nie wiem czemu, ale bardzo mi się podoba. Mamy tu jeszcze oczywiście tak jakby troszeczkę skrzynek do otwarcia z karnetu zadymiarskiego, ale to sobie otworzymy za chwilę. Tylko zagrajmy sobie tutaj oczywiście jakąś gierkę i nabijmy trochę punktów. Tak więc zobaczmy, czy mamy jakieś w ogóle fajne misje z Karlem związane. Misje. Czy jest jakaś misja? O kurde, wybrałem Nitę. Najgorzej. Dobra, weźmy jeszcze raz tutaj. Przez przypadek mi się dotknęło. Dobra. Jest Karl i tu mamy zadaj 60 tysięcy punktów obrażeń. Zagraj 3 razy starcie w trybie duo. Okej. Okay. Czyli zagramy sobie ogólnie tutaj duoski. Tak jak widzicie, mamy dużo, dużo misji, więc trzeba to będzie wszystko porobić. Tak więc zagramy sobie starcie, gra w parze i zobaczymy, kogo nam wybierze. Mam nadzieję, że jakąś Cox postać, która nam tutaj trochę wykeruje, bo wydaje mi się, że Karle może być ciężko grać, chociaż kto wie. Dobra, siema. Dobra, gramy z Nani, okej, dobra. Nani może tutaj naprawdę fajnie pocisnąć. Więc dobra, zróbmy tak. Pyk, pyk, pyk. W ogóle też pisaliście mi pod poprzednim odcinkiem z serii Pro vs Noob, że ale Admiros, ty nie jesteś pro. To jest tylko tak naprawdę nazwa serii i pro polega na tym, że ja w porównaniu do Kamila jestem tak jakby prosem, a on jest dopiero tak jakby trochę początkującym, chociaż jemu też udało się tak jakby no lepiej grać ostatnio, ale to też kwestia tego, że też nie byłem jakoś super rozgrzany co do gierki, więc tak to wyglądało. O kurde, chłop ma 6, dobra, spadam stąd. Pozdro. Dobra, spadam czym prędzej. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą serię, no to jeżeli, no wiecie, są gracze lepsi ode mnie i ja w porównaniu do nich, to oni są dla mnie pro. Ale ja w porównaniu do Kamila, to tak naprawdę można powiedzieć, że ja jestem dla niego prosem. O,
jeżeli chodzi o doświadczenie. No i niestety zginęliśmy. Nasza drużyna tutaj nie przetrwała, kurde. Ale udało nam się... O kurde, zobaczcie, tu w ogóle mam jest rzeczy do zrobienia fajne. Dobra, zagraj ponownie. Zagramy sobie oczywiście ponownie i po tej gierce myślę, że oczywiście będzie wygrana, bo jestem tutaj kozakiem, przekozakiem. Tak więc napisz w komentarzu hashtag kozak, jeżeli uważasz, że jestem super kozakiem. No i co, lecimy sobie. Tutaj wybrało nam kogoś innego tym razem. Dobra, ja pójdę po te dwie skrzyneczki. Niech chłop tutaj to zbierze. Ojojoj, on tutaj coś tutaj chyba nam się nie możemy dogadać troszeczkę, ale dobra. Mamy już 4 power cuby, po 3 power cuby, dobra, jest git. Ja mu dam uśmieszek, że jest spoko. Tak więc dobra, cyk. Chodźmy sobie może tutaj jakoś dołem spróbujmy. Okej, okay, dobra. Tutaj Sandy się odpalił. Oj, ten Sandy, kurde. Ten Sandy tutaj nam cwaniakuje trochę. Dobra, siema. Ja tutaj odpalę tutaj mój tryb podpalania. Dobra, to raczej się opłaca tylko wtedy, gdy ktoś mnie ściga, ale z tego co widzę, nikt mnie aktualnie nie ściga, więc... ale dymy i to przegraliśmy. Kurde, musimy zacząć jeszcze jedną gierkę, na to wychodzi. Minus 5, widzicie? Tak to jest, jak się długo w Brawl Starsy nie gra, po prostu skill spada, tak więc... No, mam nadzieję, że tym razem uda się wygrać. Spróbujmy jeszcze jedną tutaj giereczkę. I po tej giereczce już na pewno otwieramy skrzyneczki, tak więc szykujcie się na to, łapki w górę mam nadzieję, że zostawione pod odcineczkiem. Jak będzie duży łapek w górę, to będzie więcej odcinków z Brawl Stars. Naprawdę, to nie jest scam, to nie są żarty, ja mówię poważnie. Jak będzie duży łapek w górę, no tak z 2500 powiedzmy, to już będzie naprawdę koks. To wtedy już będzie kolejny odcinek i kolejny, czyli będą Brawl Starsy pełną parą, co nie? Dobra, siemka, witamy was. Dobra. Ale się odpaliłem tutaj na tą Rosę. Odpaliłem się pięknie, dobra. W końcu się udało coś tutaj lepiej zagrać. Dobra, mam mało życia i już wielkie starcie. Dobra, to było bardzo szybkie, słuchajcie. To było bardzo szybkie, to była najszybsza wygrana w moim życiu tak naprawdę. Dobra, siema. Bo też ma 6, co nie? Ale dobra, siemano. No okej, okay, dobra, to było całkiem łatwe i przyjemne i zdobyliśmy za to 9 pucharków. Pięknie, jesteśmy na pierwszym miejscu. Tak więc kozacko. Sporo tutaj wbiliśmy punktów, tak więc teraz sobie otwórzmy jakieś skrzynki, zobaczmy co nam ciekawego dropnie. Dobra, zobaczcie ile tutaj dostałem, 80. No, co prawda na kolejny poziom karnetu nam nie troszkę brakło, ale dobra, odbierzmy sobie 100 monet, odbierzmy sobie dużą skrzyneczkę, pyk, 58 monet, Leon, Jackie, Genie, okej. Okay. Odbierzmy sobie mega skrzynkę, bo mam ochotę teraz na mega skrzynkę otworzyć i chyba tutaj niestety... No niestety nic ciekawego nie mam, ale jeszcze mamy dwie duże skrzynki, więc jest szansa, że coś nam tutaj jeszcze fajnego dropnie. I uwaga, ostatnia skrzyneczka. 5, no dobra, niestety. No niestety się nie udało, szkoda, szkoda wielka. No cóż, musimy zagrać sobie, na to wychodzi jeszcze raz tutaj. W ogóle wejdźmy sobie w zadymiarzy, tak teraz sobie przypomniałem, że chyba mogę któryś zadymiarzy... Właśnie, mogę ulepszyć, ulepszmy sobie pam. To co najważniejsze. Ulepszmy sobie jeszcze to jakiś na poziom jak najwyższy, co nie? O, proszę bardzo, Crowa ulepszmy sobie. I myślę, że Leona też, bo legendy są spoko. Więc tutaj giga ulepszanie. No i nie mamy niestety monet. Tych monet strasznie mi ostatnio brakuje, więc muszę tutaj jakby po prostu więcej sobie tego w tego Brawl Starsa pograć. Dobra, siemano. Lecimy kolejne tutaj starcie. Okej, okay, dobra, siemka. Tym razem ze swym Kiełkiem sobie gramy. Ojej, to już od razu bombardowanie na starcie. No Karlem nie jest aż tak łatwo, tak więc no... Tak jakby, no mamy tego Star Powera, który, dzięki któremu szybciej nam ten, tak jakby nasza broń wraca. Ale czy to nam aż tak bardzo pomoże? W tej oto niezbyt ciekawej sytuacji, udało się nawet, więc spoko. Dobra, jest ten Surge, okej, dobra, on się ulepsza z tego co wiem. Ja jakby ominąłem całkowicie ten patch, kiedy wyszedł Surge, więc tak naprawdę... tak naprawdę ja nie wiem za bardzo, co on robi? Kurde, Jackie mnie porobiła. Nie, to nie była Jackie, to był Bull? Nie, tam widziałem, albo Jessie? Tam była chyba Jessie, ale jakoś tak zniknęła dziwnie. Dobra, Matthew, liczę na ciebie, że tutaj jesteś kozakiem. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście jakieś odcinki z widzami, bo mamy ten swój klub cały czas. Oczywiście, cały czas klub nasz istnieje. Co prawda ludzie się tam trochę nie logowali, więc... Znowu zginąłem, więc trzeba będzie tutaj troszkę ten klub odświeżyć. Ale napiszcie, czy chcielibyście jakieś odcinki z ludźmi z klubu, co nie? Żebyśmy sobie tutaj pograli. Dajcie znać oczywiście o tym w komentarzu. A ja tutaj wracam już za 3 sekundy, za jedną. I uwaga, uwaga, siemano, wróciłem. Pyk. Mam nadzieję, tutaj ten Matthew naprawdę ogarnia. Tutaj totalnie dzisiaj
No średnio mi idzie. Ktoś mnie nawet obserwuje, więc widzicie tutaj. Nawet jestem obserwowany przez kogoś, pewnie z widzów. Au, dwa hity i padłem. Tak więc niestety przegraliśmy. Było fajnie, ale jak widzicie, no niestety tutaj statek zatopiony został. Ale sporo wbiłem tych punktów tak naprawdę, więc jeszcze jedna gierka i będę w stanie tak naprawdę tutaj już wykonać jakiegoś questa, tak więc dzisiaj trochę questów robimy. Więc jak najbardziej spoko. Siemano, dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Tym razem tutaj z Bibi sobie będziemy walczyć. No nie wiem, czy Bibi się aż tak bardzo nadaje na tą mapę, chociaż w sumie jakby z krzaków przeatakowała, to tak naprawdę byłaby w stanie naprawdę dużo zdziałać. Więc ja tutaj muszę bardzo ostrożnie teraz tym Karlem, bo Karl nie jest jednak, nie jest aż tak super dobry. Nie jest aż tak dobry na tą mapę, albo ja po prostu nie jestem dobry. Więc będziemy trzeba tutaj naprawdę ostrożnie podejść do sytuacji. Dobra, nie pytajcie mnie, co się wydarzyło, nieważne. Po prostu zostawcie tą łapkę w górę, żeby mi nie było smutno, że aż tak bardzo przegrywam. Dobra, 4, 3, 2, 1, może jeszcze wrócę. Ta Bibi jednak ogarnia. No jednak skill spadł. Skill Brawl Starsowy troszeczkę nam tutaj spadł. Chłop ma 5, jeszcze się leczy. No niewiarygodne. Jasienka. Dobra, okej, okay, oberwali trochę. Ale tu jeszcze jeden, kurde. Jeszcze jeden poko tutaj się nam pojawił, nie wiadomo skąd. Dobra, lecimy w dół. Siema. Oj, tutaj bardzo niebezpiecznie. Ja potrzebuję Power Cube'ów. Dobra, mam tu 3. 3 to jest spoko. Karl versus Karl. No ten Karl nie jest jakoś wybitny z tego co widzę. Nawet skina nie ma. Dobra, może ja tu po prostu nie jestem wybitny, na to wychodzi. Dobra, siemano. Dobra, lecimy tędy. Może coś. Dobra, podpalanko, oni tu już nie przejdą. Dobra. Ej, to nasza Bibi, co ona zrobiła? Gdzie ona poszła? Halo, Bibi, wróć. Please, Bibi, come back. Dobra. Bang. Olik porobiłem, dwóch naraz. Dobra, szybko. Power cube złapane. Jestem, żyję sobie tutaj bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Muszę się tu zregenerować. W krzakach się ukryję, co nie? Taktyczna regeneracja w krzakach. Dobra, full HP. Możemy ruszyć. O nie, Bibi zginęła. Najgorzej. Ta ma 14. Co jest grane? Dobra. Nie wiem, jakim cudem żyje, ale żyje. Dobra, świetnie. Okej. Okej. Mortis, nie! Mortis, stój! Mortis, stop! Nie dałem rady, ale chyba mieliśmy wielkie starcie. Nie, ranga trzecia. Kurde, zobaczcie, naprawdę było ciężko. Ale udało się questa wykonać. Okej, okay, nice. Czy ja za to dostanę jakieś super giga... Jest kolejny poziom, tak więc dzisiaj jeszcze sobie otworzymy. Dajmy tutaj moc, powiedzmy, dla Piper, bo w sumie jej dużo nie brakuje, więc prawie jej dobijemy. I malutka skrzyneczka, z której to wydropi nam... na jakieś tam malutkie star powerki, nic, w sensie malutkie punkty, nic specjalnego. Dobra, to jest nasz klub. Jak widzicie tutaj, Admiros, kiedy odcinek? O, ludzie pytają. W sumie to teraz... nagrywam... Bang, napiszmy tutaj ludziom, że teraz nagrywam. Członków mamy 98, więc jakieś tutaj są sloty. Ja będę usyłał, bo zobaczcie, są osoby, które tak naprawdę 8 dni się chłop nie logował. Więc musimy go niestety kicknąć. Jak ktoś się długo nie loguje, to ja po prostu... O, 10 dni, no zobaczcie, 10 dni to jest zdecydowanie za dużo. Nie ma co tutaj. Ale najwyższy członek w naszym klubie ma, uwaga, 20 tysięcy pucharków. I to jest mój cel, żeby te 20 tysięcy pucharków po prostu dobić. Dobra, lecimy sobie ostatnią giereczkę. No i co? Myślę, że Brawl Starsy będą się częściej teraz pojawiały na kanale. Tylko jak mówię, musicie łapki w górę zostawiać, żeby to było tak jakby trochę zachęta, żeby też nie było tak, że ja nagrywam, a wy nie zostawiacie łapeczek w górę, więc jak będzie dużo komentarzy, dużo łapeczek, to będzie też więcej odcineczków, tak więc taki tutaj możemy układzik mały zrobić. Dobra, siema, tutaj zbieramy sobie dwa Power Cubesy. Okej, tutaj jest jeszcze jedna skrzynka, dobra, chodźmy do tej skrzyneczki może. Spróbujmy to szybko wygrać, żeby było fajne zakończenie odcinka, żeby nie było, że cały czas przegrywam. Dlatego też spróbujemy tutaj sobie tak jakby... pyk, pyk, dobra, pięknie. Dość niebezpiecznie tutaj, może spróbujmy. O, tak. I mamy Spike'iego, dobra, super. Spike'i porobiony. Mam nadzieję, że tu mi nikt nie wyskoczy, więc
Już wielkie starcie. Szybko poszło. Ten ból, kurde, tutaj z naszego teamku to jakiś kozak na to wychodzi. Zobaczcie, co on tutaj robi. On po prostu tutaj całą konkurencję zmiażdżył. Po prostu pokazał, na co go stać. Pokazał skilla, co nie? Dobra, lecimy na dół. Tu się pochowali. Nie, no nie macie szans, przykro mi. Nie mieli po prostu żadnych szans. Po prostu porobiliśmy 9 pucharków. Oczywiście questów jeszcze nie wykonałem, ale questy to sobie będę robił raczej poza odcinkami, żeby tutaj też wszystkiego tak jakby, no pewnie by was to trochę nudziło, więc stwierdziłem, że raczej takich rzeczy tutaj nie będziemy robić. No i zostało mi do odblokowania jeden zadymiarz, Surge. Jestem ciekaw, czy uda mi się go odblokować, pewnie za jakieś parę skrzynek będzie to możliwe. Dobra, tak więc kończymy w tym odcinku, to tyle, mam nadzieję, że wam podobało oczywiście, zapraszam do subskrybowania i koniecznie łapkowania w górę. No i co, będzie więcej odcinków, to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!